człowiek, który dobrowolnie dostał się w ręce niemieckie i został skierowany do obozu koncentracyjnego w Auschwitz. Człowiek, który przebywał tam niemal 2 lata, kilkanaście miesięcy spędził tak naprawdę w piekle na ziemi. Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, żołnierz Armii Krajowej, konspirator, autor raportów Pileckiego z obozu Auschwitz, patriota zamordowany przez komunistów. 13 maja 1901 roku urodził się Witold Pilecki, ochotnik do piekła. Rotmistrz Witold Pilecki to współzałożyciel Tajnej Armii Polskiej, żołnierz Armii Krajowej, więzień, organizator ruchu oporu w Auschwitz, autor tzw. raportów Pileckiego, torturowany i zamordowany przez komunistów. Jeżeli mówimy o polskich bohaterach w czasie II wojny światowej, to na tym tle właściwie bohaterem wśród bohaterów jest właśnie Witold Pilecki. Kiedy dochodzi do wybuchu wojny polsko-bolszewickiej, młody Pilecki walczy w szeregach Wojska Polskiego, walczy w Grodnie, w Bitwie Warszawskiej, w Puszczy Rudnickiej, jak również uczestniczy w tak zwanym buncie generała Lucjana Żeligowskiego, który skutkował zajęciem części tak zwanej Litwy Środkowej. W 1939 roku bronił Polski przed napaścią Niemiec, a następnie zaangażował się w tworzenie ruchu oporu. Człowiek, który dobrowolnie dostał się w ręce niemieckie i został skierowany do obozu koncentracyjnego w Auschwitz. Człowiek, który przebywał tam niemal 2 lata, kilkanaście miesięcy spędził tak naprawdę, można powiedzieć, że w piekle na ziemi. W tym Auschwitz Witold Pilecki zajmował się przede wszystkim zorganizowaniem siatki konspiracyjnej. Podejmuje po pierwsze liczne kontakty, wspiera kolegów na duchu, buduje siatkę konspiracyjną. Prowadził działalność wywiadowczą, wysyłał meldunki, starał się ratować współwięźniów, zorganizował ruch oporu. Witold Pilecki sporządził raport o tym, co działo się w obozie koncentracyjnym. Dzięki temu polskie państwo podziemne miało informacje o tym, co dzieje się w obozie, o tym, że tam są mordowani nie tylko Polacy, ale od roku 1942 również masowo zwożeni i mordowani obywatele państwa polskiego narodowości czy pochodzenia żydowskiego. W 1943 roku Pilecki ucieka, podejmuje dalej działalność w szeregach Armii Krajowej. Dochodzi do wybuchu Powstania Warszawskiego, walczy w tym powstaniu początkowo jako szeregowiec, utajniony, później jako oficer w zgrupowaniu Chrobry 2. Po wojnie podejmuje działalność wywiadowczą i informacyjną na rzecz niepodległości Polski. Trafia znowu na teren kraju, na teren Polski pod rządami Sowietów. Tu zostaje zdekonspirowany, trafia do więzienia. Ponad rok od maja 1947 roku do maja 1948 roku Pilecki spędził w mokotowskim więzieniu, brutalnie torturowany w małej celi, z której prawdopodobnie nawet nie pozwolono mu wychodzić na zewnątrz, codziennie ciężkie przesłuchania. Nie ugiął się w śledztwie mimo zadawanych mu licznych tortur. Przypomnijmy, że te śledztwa długiej połowy lat 40. i początku 50. realizowane przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego były bardzo brutalne. Ludzi nie tylko fizycznie, ale przede wszystkim psychicznie łamano. On nie został złamany. Był człowiekiem niezwykle religijnym. Podczas jednego z widzeń powiedział żonie, aby kupiła książkę o naśladowaniu Chrystusa, aby czytała ją dzieciom. Jego religijność można właśnie streścić przez sformułowania z tej książki, głównie poprzez zdanie: starałem się żyć tak, aby w godzinie śmierci móc się raczej cieszyć niż lękać. Po brutalnym śledztwie zostaje skazany na karę śmierci. Władza komunistyczna bała się bohaterów właśnie dlatego, że władza komunistyczna chciała kreować własnych bohaterów. Bohaterów, którzy mieli być na miarę chociażby Zubrzyckiego, Marcelego Nowotki, czy tych, których potem w jakiś sposób propaganda komunistyczna kreowała na bohaterów. To nie byli prawdziwi bohaterowie. Prawdziwi bohaterowie to właśnie Witold Pilecki.